falmy jest łatwo zrobić. No może ja tak mówię, dlatego że umiem ją zrobić, ale wcale nie jest tak trudno. Tylko że, żeby zrobić palmę, to trzeba mieć z czego. W lecie trzeba zerwać trzcinę, zerwać różne trawy, które się nadają do robienia palmy. Ja tutaj za dużo nie mam tego wszystkiego, bo to już to, co miałam, to w domu zrobiłam. Zostało niewiele. Bo jak się nie ma kwiatków, trzeba posiać kwiatki, trzeba w odpowiednim czasie zerwać te kwiatki. Tak jak tutaj Agatka przyniosła takie kwiatki. Takich kwiatków to ja już nigdy do palmy nie daję. Zrywa się pączki. Nigdy się nie zrywa rozkwitniętych już. Bo one, jak się ich powiesi do zasuszenia, one się same rozłożą. Tyle, ile potrzeba, a nie są takie o, wybałuszone, jak to się kiedyś mówiło. Takie same bałuchy, bo to już jest rozłożone, a tu już tylko nasionka widać. Tu już co pod spodem. Także praktycznie całe lato trzeba coś tam zbierać, żeby te palmy było z czego zrobić. Żeby była prawdziwa palma, to musi w niej być trzcina i bazie. A wiecie, po co są bazie w palmie? Nie wiecie? Bo jak kogoś gardło boli, to jak się palma oświęci, to trzeba bazie zjeść, żeby gardło nie bolało. Także palmę zaczynamy zawsze robić od góry, nie od dołu, tylko od góry. Bo to nic by z tego nie wyszło. I bazie muszą być, bo to nie żadna palma, jak nie ma bazi. I robimy tak, niektórzy robią sznurkiem, zaczynają robić i sznurkiem okręcają, ale ja nie robię sznurkiem, bo ja mam, może jestem za leniwa, ale nieraz mi się nie chce całej palmy od razu zrobić, albo mam inne obowiązki, ktoś mnie zawoła i jakbym sznurkiem robiła, to jakbym puściła sznurek, to już by się wszystko rozkręciło, a jak robię to drutem, to drut ścisnę i drut się nie otworzy. I teraz układamy tak, żeby nam to, żeby wyglądała palma, tak jak tamte, co są. Widzicie, tutaj kwiatków już nie miałam, to tylko jest biało-zielona, też jedna. I tu takie same zrobię. I ładnie układamy listki. O, na przykład daje się do palmy bukszpan, a kiedyś dawno to bukszpanu na wsi nie było. To się dawało tuję do palmy albo barwinek. Palmę, jak jest z czego, to się szybciej zrobi niż pisankę. Tylko, że trzeba mieć z czego. Bo ta akurat, ja mówię o kolorowych, ta akurat nie będzie kolorowa, tylko będzie, no też jest kolorowa, bo biały i zielony to też kolor. A taką najzwyklejszą palmę, jak to kiedyś dawno się robiło. To były bazie i trawa. To były bazie, trzcina. I o tak dookoła parę kwiatki i była już cała palma. I palm jest taka masa, ale też no niektórzy chodzą i szukają takie, żeby była kolorowa, ale już nie malowana, żeby nie było nic malowanego. Kiedyś zrobiłam taką do Zamościa, pojechałam, o taką miałam, z samymi fioletowymi i białymi, z tym zatrwianym, samym fioletowym i białym. No i jakaś pani przyszła i powiedziała, że ta jej się podoba, bo to jest wielki post i akurat jest taka żałobna. I także mówię, każdemu się zupełnie co innego podoba. O. Tylko ja jak robię w domu i mam takie więcej różne kwiatki, to jak są zsechnięte kwiatki, to przynoszę, nakrywam, moczę ścierki w wodzie i nakrywam kwiatki, żeby były miękkie, żeby mi się nie łamały, bo tak to mi połowę odleciało. Martynka, najpierw zielonym dookoła, bo ci brakuje zielonego. Naokoło zrób to. Najpierw zrób zielonym dookoła. Później samymi kwiatkami dookoła. A później dokończ kwiatkami. A później drugi rządek, ale nie w tym miejscu. O, tu ci brakuje. Patrz tu, gdzie ci brakuje. Bo jak zrobisz tak, w jednym miejscu będziesz miała, w drugim miejscu będziesz miała goło te palmę.
trzeba też podobierać gałązki, bo to tak całej takiej gałęzi przecież się nie przyczepi, tylko trzeba, żeby było, żeby miało, wyglądało jakoś tam. A zawsze był problem z baziami, kiedyś nie było problemu, a teraz jak się bobry rzuciły u nas, także bazi nie ma pod rzeką. Powycinały wszystko. Tak. To ja się wycwaniłam i sobie bazie na ogródku posadziłam. Na przykład są takie rejony, że palmy robią tylko z kwiatków bibułkowych, z bibuły. Ale u nas nigdy nie. Ja nie pamiętam, w ogóle nawet z dzieciństwa nie pamiętam takiej palmy. Kwiatki owszem z bibuły się robiło, jak to się mówi, ubierało się obrazy, w koło obrazów się kładło, zaczepiało się kwiatki, ale z bibuły, ale do palm się nie dawało nigdy. Jeszcze nie wykwitnięta jak to z góry. Bo ta. Jak ci się podoba? No, ty tak o te, to zrobiłaś tak typowo, tako, jak to, typowego takiego wiechcia, wiesz? Dziękuję. Tutaj tylko. No tak, tak jak się kiedyś robiło, tylko więcej się jeszcze trzciny dawało i więcej bazi i tu tylko kokarda była i tyle. Taka krótka była. One nie mogły tego pojąć, że to trzeba warstwami i w dół, tylko im się jakoś wszystko trzyma góry. Na przykład robią i wydaje im się, że do góry coś się doda, już się nie da do góry nic dodać. Thank you.